Sony T900 to płaski aparat kompaktowy, którego autorzy postawili na elegancki wygląd, wysokiej jakości wykonanie, łatwość obsługi i możliwość nagrywania filmów HD. Najbardziej charakterystyczną cechą urządzenia jest 3,5-calowy panoramiczny ekran dotykowy, który zastąpił niemalże wszystkie przyciski sterujące. Sprzęt jest w sprzedaży od kwietnia 2009 roku. W skład zestawu z T900 wchodzą akumulator, ładowarka, pasek, płyta CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi oraz stacja dokująca i kable USB i audio-wideo. Aparat jest bardzo elegancki, metalowa obudowa nadaje mu bardziej szlachetny wyraz, a konstrukcja bez wysuwanego obiektywu powoduje, że urządzenie cały czas wygląda równie dobrze. Sony T900 nie jest najmniejszym kompaktem, jeśli chodzi o wysokość i szerokość, ale jego grubość, nieco ponad 16 mm, imponuje. Ekran dotykowy jest dostatecznie i zarazem nieprzesadnie czuły, a układ ikon na wyświetlaczu został przystosowany do wygodnej obsługi za pomocą obu dłoni. T900 ma matrycę Super HUD CCD o rozdzielczości 12,1 megapiksela i czułości zmiennej w przedziale od 100 do 1600 ISO, a w trybie wysokiej czułości do 3200 ISO. Obiektyw aparatu to Carl Zeiss Vario Tessar, którego ogniskową można ustawić od 35 do 140 mm. Sony T900 rejestruje obrazy wyłącznie w plikach JPG o maksymalnej rozdzielczości 4000 na 3000 pikseli. Zdjęcia oprócz proporcji 4:3 mogą mieć stosunek boków 16:9. Z kolei sekwencje wideo mogą mieć jedną z dwóch rozdzielczości: 1280x720 lub 640x480 przy 30 klatkach na sekundę. Pliki są zapisywane na kartach Memory Stick w odmianach Duo, Pro Duo, Pro Duo High Speed i Pro HG Duo lub wewnętrznej pamięci aparatu o pojemności 11 MB. Aparat jest oferowany w czterech wersjach kolorystycznych: srebrnej, czarnej, czerwonej i w kolorze brązu. Cały korpus T900 wykonany jest z metalu, co czyni go odpornym na zarysowania, lecz lakier go pokrywający nie chroni przed pozostawieniem odcisków palców. Całą tylną ściankę zajmuje panoramiczny ekran dotykowy Extra Fine LCD o rozdzielczości 920 000 punktów i imponującej przekątnej 3,5 cala. Aparat korzysta z technologii optycznej stabilizacji obrazu oraz Clear RAW Noise Reduction, które zapewniają mniejsze rozmycie obrazu przy zdjęciach z ręki w słabym oświetleniu i ogólnie wyższą jakość rejestrowanych fotografii. Wadą T900 jest częste zasłanianie umieszczonego praktycznie w narożniku obiektywu palcem. Trzeba sobie wyćwiczyć odpowiedni uchwyt. Zaletą natomiast są udoskonalone funkcje rozpoznawania twarzy, w tym nadawanie priorytetu dzieciom lub dorosłym i wykrywania uśmiechu. Można ustawić próg czułości. To w połączeniu z technologią inteligentnego rozpoznawania sceny umożliwia dobór optymalnych ustawień dla każdego kadru. Unikatową funkcją jest możliwość ręcznego ustawienia odległości ostrzenia. Pozwala to częściowo na sterowanie głębią ostrości, co praktycznie w innych kompaktach jest niemożliwe. Zarejestrowane zdjęcia można poddawać pewnej obróbce. Oprócz elementarnych funkcji, takich jak kadrowanie, mamy możliwość redukcji czerwonych oczu, wyostrzenia, rozmycia czy dodania efektu rybiego oka albo jakiejś ramki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wideo prezentacje.